O, można tak to zrobić, oczywiście, że tak. O, tego przygłupa będziemy musieli unicestwić w następnej misji. A raczej nie tylko jednego, a kilku ich będziemy musieli unicestwić. Musimy się przy okazji wyleczyć, tak więc dobrze, że to akurat robimy, atakując te różne monitory, bo wypada się wyleczyć, od razu mówię. O, i teraz wszystkie te szyby popękają, a tam na dole właśnie będziemy mieli przycisk, który tam nam coś jeszcze odblokuje, więc warto się nim zainteresować. I się zastanawiam, czy tutaj czasem... A nie, dobra. Tutaj nie będzie tego czwartego przygłupa. I teraz sobie nurkujemy i zdobywamy to, co tutaj na nas czyha. Oczywiście z rozwagą musimy to zdobywać, dlatego że jak widzicie mamy pasek tlenu, który no za chwilę może nam się delikatnie mówiąc skończyć. O, dokładnie tak, z rozwagą to robimy, byleby utrzymać kurde Geksa przy jak największym stanie zdrowia. O, tak to mogę określić, o ile to dobrze określiłem, bo no różnie to może wyglądać, a ostatnio z moją głową się dzieją dziwne rzeczy, jeżeli chodzi o takie zapominanie słów z języka polskiego, co mi się bardzo nie podoba. 42 życia, okej. To by było słabe, gdyby w trakcie tej cutscenki, tej pokazówki nagle Gex traciłby tlen, to w mojej opinii byłoby bardzo nie na miejscu ze strony gry. Więc dlatego cieszę się, że tak twórcy nie zrobili, bo no to byłoby słabe po prostu. Night night, baby. Czwarty. Ale chyba ich trzeba było 8 unicestwić, o ile dobrze pamiętam. Dobra, tu chyba był jeszcze bonus, znaczy żeton bonusowy, hehehehe, żeton bonusowy. I kolejna łapka, którą wypada zebrać. W ogóle jak wygląda nasz total? 6 na 10, jeszcze jeden ten bonusowy żeton. O nie! Pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy. Ale go ładnie pocisnęliśmy. Aha, to nie trzeba było ich 8, tylko 5. To easy. To my tutaj już nie mamy nic za bardzo do robienia, bo już wszystko zrobiliśmy. Okej, może i można by i tak to zrobić. To może kurde nie wiem, zamiast zakończyć misję z tym pomieszczeniem, co tutaj robiłem, to może zakończę misję z tymi właśnie robotami. To myślę, że byłoby o wiele lepsze. No to lecimy z Koksem dalej. Tu już nic nie ma przed naszymi oczami. I pójdźmy właśnie do tych drzwi, ponieważ tu nas jeszcze nie było, za tymi właśnie drzwiami. A kto wie, może tu za niedługo checkpoint będzie, a przydałby się bardzo checkpoint. To nieźle. Tu w ogóle będą jeszcze takie anime dziewczynki tutaj biegały po poziomie, tak więc lepiej uważać, bo one potrafią też z pirueta pocisnąć, a my chyba nie chcemy oberwać aż tak mocno. Chyba teraz trzeba będzie zejść na dół.
Tak jest. I one tu będą. Hej, tak, patrzcie na to. I kiedy one właśnie robią taką pozę, że tupią nóżką albo tam rękoma w zasadzie, leżąc na podłodze, to oznacza, że one już są bliskie śmierci, no nie? Że jeszcze jeden atak już po nich. Okej, 66, elegancko. A i zapomniałem, że to jeszcze możemy sobie zebrać te. Okej, 68, elegancko. Ej, coś, te dziewczynki są akurat, znaczy te dziewczyny są śmieszne pod tym względem, że próbują tak zaatakować Gexa, ale Gex się kurde im nie daje, nie? To jest piękne w mojej opinii. Może tu gdzieś będzie zaraz kurde zielony komar, żebym się wyleczył właśnie. Bardzo mnie cieszy ten widok. Bardzo, bardzo mnie cieszy ten widok. Kurde, ta muzyka jest naprawdę zajebista, to co tutaj nam teraz leci i towarzyszy. Mega kurde. Myślę, że Jimowi również się spodoba, jak będzie oglądał tę serię. Pozdrawiam cię, Jeep, i proszę się nie reklamować pod moją serią. Ja wiem, że ty też robiłeś Gexa 2, co prawda, na kanał. No ale wiesz, no, zasady są proste tej gry. Nie wolno się reklamować, bo to jest bardzo niemiłe. A ja lubię, jak jesteś miły, a nie niemiły. Wiesz, o co chodzi. Ale oberwały. Dobrze. I znowu mam 3 punkty zdrowia. O to chodziło. ...87. Jezu, jaka ta siódemka była grubą czcionką napisana. Został w ogóle zaatakowany bez tego, w sensie ja go pocisnąłem bez stracenia jakiegokolwiek punktu zdrowia, tak więc elegancko. Bardzo dobrze, podoba mi się to. O, i dziewczynki znowu nas atakują. Anime dziewczynki! I coś nie pykło. Hehehehe, 90. Jeszcze tylko 10. To nie wiem, może się powtórzę, ale napiszcie, jakie wy macie wspomnienia z Anime Channel, bo jestem bardzo tego ciekaw, waszych wspomnień. Oj, oberwałem, straciłem swój 4 punkt zdrowia. O nie! Co ja teraz pocznę? Następne drzwi se po prostu odblokuję, lol. Nic się nie stało. A pod nim kurde bonusowy żeton. A te drzwi się nie otworzą już, szkoda, szkoda, mogłyby się otworzyć. No ale trochę byłoby tutaj za dużo tych anime dziewczynek, nie oszukujmy się. O, i ostatnie pomieszczonko nam się odblokowało. Myk, myk, myk. Zbieramy co nasze. Jeszcze tylko 4 nam brakuje. Jeszcze tylko 4 komary. I będzie 100%. I będzie pilocik. Kurde, patrzcie, wszystkie piloty mamy odkryte. No dobra, zajebiście, tylko
teraz bardziej mnie interesuje, który będę chciał najpierw zebrać. To mnie najbardziej interesuje z tego wszystkiego. Którego będę chciał na początku zebrać? To jest dobre pytanie. Trzeba najpierw sobie trochę przekalkulować. Bo mieliśmy misję z tym labiryntem, znaczy powiedzmy labiryntem, z tym takim spaghetti, że musieliśmy latać z platformy do platformy, tam sobie odblokowywać rzeczy, albo pocisnąć te roboty. I teraz tak. Wydaje mi się, że chyba wezmę za te roboty, bo ta jednak troszeczkę żmudna była. Znaczy żmudna. Nie chce mi się kolejny raz ich atakować, tak szczerze, więc chyba najpierw wezmę roboty, potem wezmę znowu tego. Potem wezmę właśnie sobie tą, co chciałem na początku zrobić, a na samym końcu tą najpierwsiejszą misję. Tak więc myślę, że tak możemy działać. Elegancko, 98. Jeszcze tylko dwa. Tylko pytanie, gdzie ja tą ostatnią łapkę pominąłem? Chyba, że już mam wszystkie łapki zebrane, ale wątpię w to. No właśnie, jeszcze gdzieś pominąłem jedną łapkę. Ho, 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 panie kolego. Teraz pytanie, gdzie ja pominąłem ostatnią łapkę? To jest dosyć istotne pytanie. Aha, czyli się zablokowałem teraz, no dobra. Czyli... No dobra, no to zbierzmy już tą, ten jakiś pilot z tych, jeden z tych trzech. Najwyżej po prostu raz jeszcze będę szukał tej łapy. No bo tylko łapkę w sumie nam jednej brakuje. Mam nadzieję, że total się zaliczy, że nie będzie czegoś takiego, że będę musiał wszystko, dosłownie wszystko od zera. W sensie, chociaż nie, no powinien się zaliczyć. Teraz pytanie, który z tych pilotów chcę zebrać? To jest dobre pytanie. To chyba był niebieski ten za te roboty, co nie? Tak mi się wydaje. Trzeba będzie się przekonać zaraz. There's my big, strong transformer. Yeah, just call me Gex, the robot butt kicker. Hey, am I out of disguises? Now what? Now you get rid of Rez and save me for change. Ja pierdziule. Oj, oj. Dobra, zobaczmy, czy to będzie na pewno to. It's tail time! No, to było tak, te z tymi robotami. Więc teraz The Active, The Planet Destroyer. Zobaczmy, co to będzie. A, to jest to. To elegancko, to już wiem, co zrobić. I am robot, hear me roar. Tak, tak, Geksik, tak, tak. I teraz, przepraszam, że przerwę, zobaczmy. Tak, brakuje nam jednej łapy. Dobra, no to co? Wy wiecie, jak zrobić tę misję. Bo ja wam pokazywałem, po prostu musimy się dostać tutaj i ten zniszczyć to, wiecie co. Będziemy musieli po prostu te baterie jakby najpierw uruchomić. Dobrze, to mam nadzieję, że wytłumaczyłem. No i co? Ja polecę sobie do góry, poogarniam na spokojnie, odblokuję sobie ten pilot do zebrania i widzimy się wtedy, kiedy... Znajdę przy okazji tą łapę, no nie? Bo najpierw na tej łapce mi zależy. Zielony... Znaczy, może nie zielony pilocik, ale bardziej bym powiedział, że pilocik z zieloną poświatą już na nas czeka. Ale zanim my to ogarniemy, to najpierw szukamy geksowej łapki. Tak więc poszukiwania czas zacząć. A, tutaj zapomniałem tej łapki, kurde.
O lol. Ale dlaczego ja zapomniałem o niej? Przecież powinienem o niej pamiętać. Wszystko się zgadza teraz. To możemy stąd uciekać. Już nic tu po nas. Dokładnie tak. To jeszcze jeden pilocik nam został. Jeszcze jeden. Kurde, jak ja naprawdę się dzisiaj skupię, to naprawdę dzisiaj będę miał już bardzo blisko koniec gry, jeżeli się wszystko uda czasowo wyrobić. Mam przynajmniej taką nadzieję, że się uda. Aha, teraz będziemy musieli zdemolować 3 te. Jak to się nazywa? A, te kapsuły. No, no to też jest easy, dobra. To po prostu będziemy się widzieli na samym końcu, bo wiecie... Bo wiecie, co zrobić jakby w tej misji, no nie? Musimy znowu jakby zejść do fioletowej strefy i tam po prostu niszczyć te kapsuły. Tak więc widzimy się po prostu, jak już będę zdobywał pilot. I to nie tutaj. To tutaj musimy iść. No, tak więc kolejny ZW. No, mamy ostatni pilocik. W ten oto sposób Anime Channel mamy już ukończony w 100%. Co za tym idzie, przed bossem zostaje nam już tylko jeden poziom. Mythology Network. Proszę bardzo, moi drodzy. Nie jestem pocieszony z tego powodu. No ale trudno się mówi. Trzeba żyć dalej, jak to się mówi. I pójdźmy sobie tutaj. I wskoczmy do tego poziomu. It's tail time. Mamy tutaj 3 misje, tak więc let's go. Ciekawostki do poziomu Mythology Network. W prototypie z 30 grudnia 1998 roku wersja Nintendo 64 tego poziomu i innych poziomów jest dostępna za pośrednictwem Debug Mode. Nazwa zastępcza tego poziomu nazywa się Myth TV. Poziom bardzo różni się od wersji na Nintendo 64 nie tylko pod względem grafiki, ale pod względem całej budowy poziomu. Tja, Gex, na pewno tak, no. I co jeszcze ciekawego powiesz? O, to możemy właśnie w taki oto sposób w te krzaki wchodzić, co jest też interesujące. Bo wcześniej nie mogliśmy czegoś takiego robić w innych poziomach. I tą świnkę musimy też zaatakować. Nie tak, nie tak, nie tak. Okej, dobra. Pyk. I zium. Albo inaczej, jeszcze lepiej. Chociaż nie, dobra. To trochę słabe było. No kurde, zdobądź tego komara. Jezus Maria, no. Nie mogę wycelować w komara. Może inaczej. Może muszę z wysokości zrobić. No nie, no kurde, tak jakby tego komara się nie dało zdobyć. A może on się zbugował? O, teraz się udało go zdobyć. Elegancko. Okej. Jestem z powrotem, wybaczcie za takie nagłe cięcie.
No ale kontynuujemy sobie tę sesję już następnego dnia, czyli 16 czerwca o godzinie już 11. Tak więc bez zbędnego przedłużania jedziemy sobie dalej z Koksem. I pomimo tego, że mam złe wspomnienia z tym poziomem i trochę jestem do niego nastawiony, to muszę przyznać, że graficznie on naprawdę bardzo ładnie wygląda, jak i soundtrackowo. Choć osobiście uważam, że lepiej wygląda też ten poziom w wersji na Nintendo 64 i prawdopodobnie w trakcie tam ekranu ciekawostkowego to pewnie będą screeny, jak wygląda ten poziom na wersji Nintendo 64, żeby nie było. A teraz zobaczmy, co to jest za tajemnicza kolumna. Tylko najpierw zapytajmy o to ojca. Hehe. Dresses Hercules to break and push certain columns. Więc to jest platforma, która zmienia Gexa w Herkulesa, który może przesuwać kolumny. Jak zresztą widzicie, no nie? I już jesteśmy normalnym Gexem, tak więc teraz będziemy mogli za pomocą tych kolumn dostać się dalej. I to jest spoko. Myślałem, że tutaj coś w tej wodzie jest, ale jednak nie ma, więc szkoda. Bym dostał się tutaj, ponieważ tam jest ten cały wazon. Nie będę tego ukrywał. A zależy mi na tym, żeby tam się dostać. O, dokładnie. Bo ja żadnych komarów nie mam zamiaru przegapić, ja chcę zrobić 100%, tak jak już zresztą sobie postanowiłem. Ja nie rzucam słów na wiatr, jak to się mówi. I możecie lekko usłyszeć taką delikatną zmianę mojego głosu, to jest dlatego, że no dzisiaj delikatnie to alergia mi nie daje spokoju, w sensie troszeczkę mam zapchany nos, nie będę tego ukrywał. No ale cóż, poradzić mogę na to. Może się z czasem to uspokoi. Ostatnio i tak ta alergia mnie trochę rzadziej atakuje, więc chyba jest dobrze, tak mi się wydaje. Chciałbym tam się dostać jakoś, ale kurde, no nie mogę. Nie ma jakiejś opcji tam doskoczenia, czy coś? A, wiem co! Przepraszam najmocniej. No właśnie, przecież. Nie po to jest ten power up. A pierdziele, no i widzicie, to jest właśnie to. To już się zaczynają problemy, kurde. No musiało się tak starzyć, no musiało. Byłoby zbyt pięknie, gdyby za dobrze szło. O, teraz jest ideolo. O, i elegancko, o to chodziło. Tu się chciałem dostać. Jest i ładny checkpointik. I co teraz ja mogę tutaj zrobić, jako ten Herkules? Chyba wiem co. To mogę co jedynie zrobić. Czyli te kolumny tak trochę poniszczyć. Oczywiście, że mogę. Nawet to zrobiłem. A jak? Tylko teraz, żeby tam się dostać, to prawdopodobnie będę potrzebował znowu tego szkieleta, żeby go zamienić w kostkę lodu. Swoją drogą, jak zauważyliście, powróciła właśnie ta mechanika z Gexa 1, bo przecież w Gexie 1 strzelaliśmy power-upami i zabrażaliśmy na przykład danego przeciwnika, albo tam przeciwnik płonął, a w Gexie 2 czegoś takiego nie było, więc to jest powrót do mechaniki z pierwszej części, co jest takie całkiem okej. To jest po prostu taki... trochę w tym momencie Gex 1, ale w 3D. Tak mogę to ująć. Aha. No można i tak było to zrobić. Okej. Nieważne.
A nie, przecież ja mogę się tak dostać. Boże, czemu ja tak kombinuję? Przecież tutaj jest wejście. Lol, a ja niepotrzebnie tego szkieleta, kurde, tak chciałem zamienić, wiecie, w tą bryłę lodu, żeby... Aj, czasami to ja, kurde, nie myślę. Zapominam ciągle, kurde, o tym, że Gex może się na takie coś wspinać przecież. Z tym nigdy problemu nie było. Dobra, nieważne, naprawdę nieważne, nie ma co tu się, kurde, ten... Nie ma co tu się, kurde, nie wiem, rozwodzić, po prostu dałem ciała w tym momencie. I możemy tutaj sobie na dół spaść. Pewnie, że możemy. Wypad z baru, śmieciu. Hit me, go on, hit me! Stand a comfort out of you too! Okej, wszystkie komary się zapisały elegancko, tak więc to mnie najbardziej cieszy. Bo bałem się, że oczywiście komary mogą się zrestartować, nie wiem dlaczego w sumie. Aczkolwiek jedyne co mogę powiedzieć to to, że niepotrzebnie tam spadłem, ale... Ale no, niepotrzebnie tam spadłem, więc możemy iść dalej w każdym razie. Nie interesujmy się tym miejscem, no może poza tym, żeby ten posąg trochę skasować tam u góry, żeby jednak to się zaliczyło, no nie? Bo ja chcę pokazać wam od razu w tej pierwszej misji wszystkie misje, które możemy odblokować, a przynajmniej się postarać takie coś zrobić, żeby potem już tylko wracać do tych poziomów, robić cięcie i widzieć się na końcu jakby poziomu, no nie? No bo po co pokazywać 500 razy to samo, skoro mogę pokazać to raz to samo, no nie? Hey! Are you guys playing cards? Wejdźmy sobie do góry, zniszczmy sobie ten posąg, jeszcze raz. No, cały czas ta jedynka się pojawia tam u góry, więc elegancko. Trzeba to jakoś teraz wycelować, żeby dostać się do tej łapki. To jest właśnie, kurde, to co mnie bardzo nurtuje, jak to zrobić. O! Możemy tak zrobić w sumie, dobra, nieważne. Idziemy dalej z koksem w takim razie, nic tu po nas. Let's go! Tego typa chyba nawet nie możemy, temu typowi nawet nie możemy nic zrobić, tak więc no trochę szkoda. Przydałby mu się taki dorodny wpierdol, brzydko mówiąc. I tu potrzebujemy znowu silnego Gexa, tylko pytanie czy silny Gex czasem nie będzie na samej górze. Bo szczerze tego akurat nie pamiętam, więc wypadałoby się dostać tam.